Jaką przyszłość zamierza Pan budować dla osób, które oznaczają się skrótowcem LGBT? Wszystkich gejów, lesbijek, osób transpłciowych oraz interpłciowych. Jaką przyszłość zamierza Pan dla nich budować, gdyż aktualna władza dehumanizuje te osoby oraz przez ich działania te osoby popadają w depresję oraz skala samobójstw oraz samookaleczania wśród tych ludzi, zwłaszcza młodzieży, tylko i wyłącznie rośnie. Brak wsparcia zabija młode osoby. Co Pan zamierza z tym zrobić? To jest jedno z najdramatyczniejszych pytań, jakie słyszę nie tylko tu dzisiaj z ust Pana Jakuba w Pile. Bardzo dużo młodych ludzi mnie pyta o to. Statystyki są upiorne. No ale chcielibyśmy przede wszystkim uniknąć sytuacji, w której psychiatra dziecięcy czy psycholog jest potrzebny. Ale mamy przygotowane projekty ustaw dotyczących zarówno no, zdecydowanego ułatwienia w kwestiach no, tych dzisiaj bardzo skomplikowanych, upokarzających, upiornych procedur sądowych w przypadku osób transseksualnych. Mamy przygotowany ten projekt. Mówię tutaj o projekcie, który zezwoli na związki partnerskie. Ale to będzie na pewno przywrócenie godności i wielkie ułatwienie dla tych, którzy chcą żyć jakby właśnie godnie i bezpiecznie czuć się u siebie w domu. Nie jest rolą prokuratora, partyjnego działacza, ani biskupa zaglądać ludziom do łóżek, do tego jak chcą sobie układać swoje życie osobiste, uczuciowe czy seksualne. Każda Polka, każdy Polak jest tyle samo warty.